Cześć Rafał, dziękuję Ci za 103. pytanie. Pytasz o muzykę w podcaście. Jak wygląda od strony praw autorskich umieszczanie muzyki w podcaście? Jeżeli na przykład nagrywamy podcast o jakimś zespole, to czy możemy umieścić w nim utwory? To jest drugie pytanie, tak rozumiem. I czy oznaczenie wykonawcy i podanie linków jest wystarczające? To jest trzecie pytanie. Czy działa tutaj prawo cytatu? To jest czwarte pytanie. Cieszę się, że w komentarzach właściwie uzyskałeś sporo odpowiedzi. No, nie są one takie dokładne w mojej ocenie, oczywiście, bo to jest kolejna moja odpowiedź, także to nie wszystko nie są odpowiedzi jakiegoś prawnika, więc tak trochę po omacku tutaj chodzimy. Ja w każdym razie nagrywałem przez ponad 5 lat podcast pod nazwą Mój Odtwarzacz i prezentowałem w nim utwory, na które autorzy się zgodzili, żeby je prezentować. Ale jeśli, bo z tego, co tutaj piszesz, umieszczanie, no może postaram się odpowiedzieć po kolei na te twoje cztery pytania. Czy jak wygląda od strony praw autorskich umieszczanie muzyki w podcaście? Tak jak każdej innej twórczości, czyli utworu wierszowanego, tekstu jakiegoś, czy czegokolwiek, jakiejkolwiek cudzej twórczości, musisz mieć zgodę autora, a właściwie właściciela praw autorskich majątkowych. Autor mógł się pozbyć tych autorskich praw majątkowych, mógł je przekazać do ZAIKS-u na przykład, albo do jakiejś innej agencji. Wtedy ta agencja zajmuje się tym. No ale ty, jeśli porozmawiasz z autorem i autor wyrazi zgodę na to, żeby zaprezentować jego utwór w twoim podcaście, to jesteś zupełnie w porządku. To już jest kwestia jego, czy on ma jakąś umowę podpisaną, czy nie. Jeśli ma umowę podpisaną z ZAIKS-em, no to powinien cię skierować, powiedzieć, słuchaj, to w ZAIKS-ie się dowiedz, bo oni przejęli prawa autorskie majątkowe. Jeśli autor ci mówi, że możesz, to znaczy, że możesz. Jeśli masz to nagrane i jeszcze w dodatku jest to w audycji, no to myślę, że bez problemu możesz skorzystać z tego, oczywiście z tego utworu. To są oczywiście wszystko śliskie tematy dosyć, no bo taki utwór jeden, no to jest autor nie tylko muzyki, ale i tekstu. Więc już mamy dwóch autorów czasem. Jeszcze kto inny może aranżować ten utwór, więc to już prawie jest trzeci autor. No i jeszcze jest wykonawca. No wszystko fajnie, jeśli jednocześnie autorem słów i muzyki i aranżacji i wykonawcą jest autor i ten, z którym rozmawiasz. No to jest wygodna sytuacja, bo wystarczy jego spytać, a jak on się zgadza, no to w porządku. Ta zgoda nie musi być na piśmie. Na piśmie musi być tylko zgoda, jeśli chodzi o przeniesienie praw autorskich, majątkowych. I tutaj nie mówimy o przeniesieniu, tylko o jednorazowym wykorzystaniu, o licencji takiej na używanie tego utworu. No i jeszcze jest możliwość wykorzystania muzyki jak najbardziej zgodnie z licencją, którą określi autor. Na stronach internetowych niektórych można znaleźć licencję na wykorzystanie utworów muzycznych. Są to najczęściej licencje Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach, bez utworów zależnych i tak dalej, są bardzo różne zastrzeżenia. To się z tym zapoznaj. Dobrze, no to pierwsze pytanie. Natomiast drugie, jeśli nagrywamy podcast o jakimś zespole, to czy możemy umieścić w nim utwory? No to nie zmienia nic tutaj. Nadal musisz mieć zgodę autora czy właściciela praw autorskich majątkowych na to, żeby je zamieścić. Zgodę, możesz zapłacić za tą zgodę albo po prostu mieć zgodę na darmowe umieszczenie. Czy oznaczenie wykonawcy i podanie linków jest wystarczające? Nie, to nie jest wystarczające, bo to nic nie zmienia tutaj zupełnie. Czy działa tutaj prawo cytatu? No, tak jak ktoś tam ładnie wspomniał w komentarzu, prawo cytatu dotyczy tylko cytatów, czyli konkretnie powołujesz się na jakiś cytat, żeby coś wyjaśnić, coś, co wcześniej powiedziałeś, więc to musi być jasne, jasne powiązanie, a nie takie, że po prostu co chwilę będzie jakiś fragment utworu działał, znaczy odtwarzany był w twoim podcaście, no bo za każdy fragmencik, nawet najmniejszy, jaki można sobie wyobrazić, pół sekundy czy 2 sekundy, to już jeśli ten utwór jest rozpoznawalny i można go rozpoznać, no to jest wykorzystanie tego utworu, no niestety. Takie jest prawo i tutaj tego nie przeskoczysz. Jeśli chcesz mieć dokładniejsze dane na ten temat, no to no nie bardzo radzę ci kontaktować się z ZAIKS-em, bo oni będą chcieli na swoją stronę, będą chcieli, żebyś im płacił po prostu, co zupełnie jest zrozumiałe, no bo przecież ZAIKS przyjmuje pieniądze i potem dzieli je
dla swoich autorów. Natomiast dopytaj się i autora, z którym rozmawiasz, czy on się zgadza. Jeśli to jest jego utwór, no to z pewnością będziesz mógł z tego skorzystać. Ja wiele razy tak robiłem i nie miałem z tym żadnych problemów. Dlatego mogę ci to polecić jako taką metodę korzystania z cudzej twórczości. Daj znać, jak się nazywa twój podcast, czy już go wypuściłeś i gdzie go możemy posłuchać w takim razie.